Was z tej strony i witam Was w kolejnym gameplayu z gry Team Fortress 2, które będzie wyjątkowo krótszy troszeczkę niż te, które zazwyczaj nagrywam, z prostego powodu. Dzisiaj jeden, ale za to bardzo konkretny temat do omówienia, jakim jest oczywiście Tip of the Hats, który w tym roku ponownie wraca do społeczności nie tylko TF-owej, ale ogólnie do społeczności graczy. Także jeżeli ktoś z Was jeszcze nie słyszał o tym evencie, jest to nic innego jak charytatywne wydarzenie, które zbiera pieniądze dla Camp One Step programu dla dzieci chorujących na nowotwory. I fakt, w jaki sposób ten event został, że tak powiem, rozdmuchany, po prostu czyni to wydarzenie bardzo wielkim, ponieważ event zaczynał się od bardzo takich, bym powiedział, prostych prób stworzenia pewnego livestreama charytatywnego, a dzisiaj jest to tak naprawdę jedno wielkie wydarzenie w profesjonalnym studio z wielką ekipą składającą się z kilkudziesięciu osób, angażującą w dodatku jeszcze mnóstwo różnych osobistości z różnych teraz światów gier, ponieważ wszystko wyszło z TF-a i było i kręciło się de facto wokół TF-a, ale generalnie w tym roku mamy ewidentne pokazanie kierunku, że jednak nie tylko TF będzie tym głównym gospodarzem. Zresztą to już od jakiegoś czasu było widoczne, ale w tym roku na przykład bardzo mocno będzie dominował też Overwatch na streamie. Pojawi się również Minecraft, co ciekawe. Będzie też kilka takich klasycznych segmentów, które ja na przykład bardzo lubię. Mam tu na myśli przede wszystkim Dota Fortress czy 6v6 Match, które na pewno będę chciał obejrzeć. I oczywiście jeżeli chodzi o mój wkład w cały ten event, to, że tak powiem, mój portfel jest gotowy do składania dotacji. Zresztą, to już mogę powiedzieć, wydaje mi się, że pierwszą dotację już nawet ja miałem okazję złożyć w postaci zakupów w sklepie z merchandisem, jaki można uczynić, ponieważ oczywiście poza składaniem normalnych dotacji możecie kupić też pewne przedmioty, które oni oferują w postaci jakichś kubków, w postaci pinów, w postaci koszulek i tym podobnych. Także wszelkie linki dla zainteresowanych znajdziecie oczywiście w opisie do mojego filmu i tak samo jak do promo, które dosłownie niedawno zostało opublikowane, pokazujące i przypominające ludziom, że taki event ma miejsce. Wracając jeszcze do dotacji, które niedawno zostały otwarte, możecie je składać nie tylko w postaci pieniężnej, jeżeli ktoś z Was takiej możliwości nie ma, również jest możliwość w postaci przedmiotów do Team Fortressa. Oczywiście nie wszystkie przedmioty, nie każda broń, scrap czy metal będzie akceptowany, ale jeżeli ktoś z Was ma jakieś troszeczkę droższe przedmioty, klucze czy inne tego typu wartościowe dobra, to polecam zerknąć na stronę scrap.tf-a i tam te przedmioty po prostu oddać w celu przemielenia ich, że tak powiem, na pieniądze, bo to działa tak, że Scrap bierze Wasz przedmiot, a w zamian Scrap płaci za Was tą dotację pieniężną, dzięki czemu ta organizacja dostaje coś, co im się przyda i kolejne dzieci będą mogły zostać wysłane na obóz, by generalnie móc się cieszyć trochę dzieciństwem, jakby nie patrzeć. Ja zawsze, co roku staram się taki film robić pokazujący, przypominający moim widzom, że taki event ma miejsce, po to, żeby po prostu szerzyć słowo, ponieważ jeżeli nawet nie jesteście w stanie złożyć dotacji w postaci przedmiotów TF-owych, chociaż powiedzcie komuś, dajcie znać znajomym, bo może oni akurat się tematem zainteresują i będą w stanie z kolei te pieniądze dać, ponieważ też nikt od Was nie wymaga, aby płacić nie wiadomo jakichś zawrotnych sum. Każdy z Was wedle własnego budżetu oraz możliwości może podjąć decyzję o tym, ile by chciał oddać. Ja już naprawdę nie chcę mówić, ile ja postanowiłem wspomóc ten event, już nie mówiąc tylko o nim co roku de facto i powtarzając Wam, że coś takiego ma miejsce, to po prostu też, wiadomo, dotacjami. Zresztą ja też cieszę się z tego powodu, ponieważ jako, że w TF-ie nie mamy za dużo update'ów, to event, którym jest Tip of the Hats, jest niczym taki update, który nie przynosi nowego kontentu do TF-a, ale na pewno przynosi ponownie radość z grania w TF-a i nie tylko zresztą, bo tak jak powiedziałem, ten event nie tylko zrzesza ludzi z samego community TF-owego, ale również z wielu różnych gier, także polecam się wszystkim Wam zainteresować tematem, zerknąć jeszcze raz polecam w te linki, które znajdziecie w opisie i oczywiście zapomniałbym o najważniejszym,
livestream będzie organizowany w najbliższy weekend. Właśnie na tym będzie polegał ten event, że będzie on livestreamowany na żywo w profesjonalnym studiu, zaczynając już w piątek wieczorem. Wydaje mi się, że to będzie w okolicy godziny 18-19 polskiego czasu. Także polecam śledzić również Twitcha samej organizacji Tip of the Hats, by nie przegapić właśnie tego eventu w najbliższy weekend. Także polecam oglądać przez najbliższe kilka tygodni. Możecie też składać dotacje i liczę na to, że się zaangażujecie i że również jak ja zdecydujecie się, jeżeli taką macie możliwość, wesprzeć tą organizację. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych gameplayach z gry Team Fortress 2. Póki co, trzymajcie się i cześć!